Chciałabym wszystkich przywitać na pierwszym z cyklu wypadków wypadkowych razem. Ja się nazywam Marcelina Zawisza, jestem członkinią Zarządu Krajowego. Jest to pierwszy z... Znaczy ten cykl będzie trochę skomplikowany. Znaczy co drugi tydzień będzie ekonomia, co drugi tydzień będzie kwestia stosunków międzynarodowych. I dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o ekonomii. Znaczy generalnie... bardzo mało zastanawiamy się na temat tego, co po neoliberalizmie i co zamiast neoliberalizmu. I ten dzisiejszy wykład będzie takim wstępem do rozmowy, ponieważ pokaże nam, jak wyglądała kwestia nierówności społecznych w Polsce, w PRL-u, jak wygląda teraz, że poprzedni system nie odpowiadał na pytanie, jak zlikwidować nierówności. Ten system tym bardziej nie odpowiada na te pytania. Kolejne z cyklów wykładu będą opowiadały o tym, jak polscy ekonomiści próbowali rozwiązać ten problem. Będziemy mówić między innymi o Kaleckim, będziemy mówić o Łaskim, będziemy mówić o Kowaliku. I na sam koniec, to będzie taka wisienka na torcie, będziemy mieli panel na temat tego właśnie, co po neoliberalizmie. Do czego powinniśmy dążyć, jaka ekonomia, komu powinna służyć, jak powinna być skonstruowana. I teraz chciałabym już zaprosić na ten wykład. Przed wami Adam Leszczyński, który jest publicystą i historykiem i zajmuje się między innymi nierównościami. Dziękuję. Dzień dobry. Ja na wstępie chciałem powiedzieć, że odpowiadając na pytania na Facebooku i na Twitterze zadawane, że nie przeproszę za to, co napisałem o Razem w gazecie. I nadal uważam, że mam rację, ale być może mimo to się jakoś polubimy. Ja jestem historykiem i publicystą i jako historyk zajmuję się problemami niedorozwoju i zacofania, w tym także związanymi z struktury społecznej związanej z tymi formacjami, powiedziałbym, społeczno-gospodarczymi. Trochę z tej perspektywy chciałem wam powiedzieć dzisiaj, to jest bardzo subiektywny, to nie jest wykład akademicki, to jest bardzo subiektywna opowieść, oparta o pewne, jak zobaczycie, dane, czy też źródłowe, historyczne, czy też o pewne dane statystyczne dzisiejsze. Bardzo bym chciał, żebyście mi powiedzieli, że nie mam racji. I mam nadzieję, że tym porozmawiamy na końcu. I będę starał się również odróżniać rzeczy, których jestem w miarę pewien, o których będę mówił, które myślę można bardzo dobrze uzasadnić, od takich poglądów, które są moimi przekonaniami. Wydaje mi się, że one są sensowne, to znaczy, że one pasują do całości, ale nie mogę ich udowodnić w sposób twardy, opierając się na danych statystycznych na przykład. I teraz na samym wstępie chciałbym powiedzieć wam o trzech głównych punktach, o których chciałbym się powiedzieć. Pierwsza to jest taki, że Polska była zawsze krajem o wyższym poziomie nierówności społecznych, dochodowych i majątkowych przede wszystkim. O nich, jeżeli będę mówił o nierównościach, to te dwie mam przede wszystkim na myśli, niż kraje starej Europy kontynentalnej, może z wyłączeniem Wielkiej Brytanii. I w przypadku Polski wiązało się to również z większym poziomem ubóstwa. Myśmy zawsze byli krajem znacznie biedniejszym od Europy Zachodniej i w najlepszym momencie historycznym dosięgaliśmy mniej więcej, zakładając, że można wierzyć w ogóle statystykom historycznym, około 50-60% średniego zachodniego produktu per capita na głowę, czyli mniej więcej parokrotnie w historii osiągnęliśmy ten poziom odległości, ten poziom zamożności, co dzisiaj, relatywny do Zachodu. Drugi pogląd jest, czy druga teza jest taka, że to jest, że dzisiaj, i tutaj myślę, że to będzie dla was najciekawsze, porozmawiamy o wadach w pomiarach nierówności, w tych danych, które się dzisiaj często cytuje. To są dane Eurostatu, czy są dane GUS, dotyczące wskaźnika Giniego, czyli wskaźnika, w którym się syntetycznie ujmuje nierówności dochodowe. Ten wskaźnik, który jest podawany w Polsce, badania, na którym on się opiera, mówiąc ściślej, mają szereg problemów, na które wcześniej nie zwracano uwagi, a dzisiaj coraz częściej się o nich mówi. I prawdopodobnie
Te dane oficjalne w znaczący sposób zaniżają realną skalę nierówności społecznych w Polsce dzisiaj i skłaniają rządzących do zupełnie nieuzasadnionego optymizmu, przynajmniej w tej dziedzinie. I wreszcie trzecia teza, która może wam się nie podobać, ona mi się nie podoba, ale uważam, że jest prawdziwa, to znaczy, że Polakom ten poziom nierówności majątkowych i dochodowych, jaki jest, mamy dzisiaj w Polsce, nie przeszkadza. Uważają go, nie zgłaszają go w ogóle jako problem polityczny i myślę, że w jakimś stopniu, w znaczącym stopniu go akceptują. Myślę, że można to udowodnić, ale o tym na końcu. Teraz, jeżeli przede wszystkim trzeba powiedzieć, że o przeszłości bardzo odległej mamy niesłychanie mało danych, w zasadzie prawie w ogóle ich nie mamy. I to, o czym będę mówił, opiera się na przypuszczeniach, domysłach, bardzo ezoterycznych badaniach, nie wiem, struktury majątków w średniowieczu. Także można się z tym oczywiście nie zgadzać, ale mogę powiedzieć, jaki jest mój obraz tej przeszłości. O, i to jest bardzo ładny cytat, który lubię, przeczytam, może nie wszyscy widzą, z historii Słowian Juliana Bartoszewicza z 1878 roku. Napisał tak. Szczególne, ale naturalne to, że nawet w patriarchalnej słowiańszczyźnie rozwijał się od wieków podział ludzi na dwa odrębne stany. Za dzikich jeszcze czasów nad lud włosienny, noszących włosienicę, dostojniejsi byli ci, którzy mieli kołpaki. Wszędzie stan rzeczy wyrabiał klasę wyższą, dostępną każdej zasłudze. Nie było kast, ale były zatrudnienia. Była władza i obowiązki. Lud nie zazdrościł dostojniejszym, których wynosił rozum albo praca. Równość obywatelska doskonale się godziła z tym, co wywołała konieczność. Potomkowie żupanów, wojewodów, książąt rośli w czci powszechnej. Więc mamy tutaj bardzo, i to jest bardzo powszechna wizja w historiografii, myślę, że powiedziałbym nawet do dzisiaj, bardzo sielankowego społeczeństwa słowiańskiego, które jest oparte na zasłudze i w którym te nierówności są relatywnie niewielkie i co więcej każdy jest zadowolony ze swojego miejsca w hierarchii społecznej. I to jest obraz, który się pojawia w literaturze bardzo późno, przecież do XIX wieku i można znaleźć bardzo łatwo takie opisy XIX-wieczne potwornie biednej wsi polskiej albo straszliwej nędzy miejskiej, która nie budzi nikogo, niczego oburzenia, czy nie budzi oburzenia obserwatorów, ale przeciwnie, mówi się, że jest to przyrodzony stan, w którym ci ludzie żyją, są z niego szczęśliwi, prostoduszni, zadowoleni i ze swojego miejsca w hierarchii. To, co wiemy, co jest dużym prawdopodobieństwem, to jest to, że Polska, jeżeli chodzi o skalę nierówności, bo w ogóle z całą strukturę społeczno-gospodarczą, skalę nierówności zaczęła się rozmijać z Zachodem mniej więcej w połowie XV wieku. I było to związane z czymś, co historycy nazywają powtórną refeudalizacją. O ile na zachodzie Europy ludzie systematycznie stawali się zyskiwali coraz więcej wolności osobistej, zwłaszcza ludzie z niższych warstw społecznych, a ich gospodarka stała się coraz bardziej nastawiona na pieniądz i handel, na ziemiach polskich ta zmiana społeczna zachodziła w przeciwnym kierunku. Myśmy z jednej strony byli oczywiście biedniejsi, a z drugiej strony polscy chłopi byli coraz bardziej traktowani jak własność, coraz bardziej przywiązani do ziemi i mieli coraz mniejsze możliwości, które w średniowieczu były całkiem znaczne, dorabiania się na własną rękę. I ten proces można się domyślać, ponieważ tak jak mówiłem, żadnych twardych badań nie ma, ale można się domyślać, że ten proces zwiększył znacznie poziom nierówności dochodowych i majątkowych w Polsce w nowożytnej, w relacji do średniowiecza i w relacji do krajów Zachodu. To, co wiemy też, znamy relacje podróżników zachodnich, którzy jeździli po Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku. Mniej więcej w tym momencie zaczynają się pojawiać w tych relacjach dwie obserwacje. Jedna to, że kraj jest wyraźnie biedniejszy od zachodniego. Wszystko jest
bardziej brudne, bardziej te chaty, są, w których mieszkają ludzie, są gorsze, ludzie się gorzej ubierają i tak dalej, gorzej jedzą, takich opisów jest dużo. Ale i równocześnie wraz z tymi opisami pojawiają się opisy rezydencji magnackich, czy pałaców, czy wreszcie, to co jest szczególnie widoczne w wieku XVIII, prawda? Jest bardzo dobry zbiór relacji podróżników z Polski Stanisławowskiej, wydany w latach 60. w dwóch takich bardzo grubych tomach. Tam to można znaleźć bardzo często, tak, w bardzo wielu miejscach. Więc to, co ci ludzie obserwują, ludzie przyjeżdżający z zachodu, którym też nie było za wesoło wtedy, prawda? W szczególności, jeżeli ktoś był biedny. A więc oni przyjeżdżają do Polski i tu obserwują, że chłop mieszka w lepiance, a w pałacu szlachta siedzi zawinięta w złoto, zawija swoje niemowlęta w bardzo drogie materiały, często bez bielizny. Tak? Jest taka niesłychana ostentacja konsumpcji z jednej strony i potworne ubóstwo oraz zniewolenie z drugiej. I to jest ten obraz, który mamy, on jest w dokumentach, ale oczywiście nie można go przeliczyć na żadne wartości. Nie można, nie ma tutaj żadnej statystyki, którą mógłbym się posłużyć i powiedzieć, że w porównaniu Warszawa w XVIII wieku, w porównaniu z Amsterdamem czy z Londynem, była miastem bardziej rozwarstwionym społecznie albo o mniejszych czy większych różnicach majątkowych. Można to zgadywać, ale nie można tego powiedzieć z pewnością. I specyficznym osiągnięciem polskiej, nie tylko polskiej, ale w ogóle wschodnioeuropejskiej formacji społeczno-gospodarczej był folwark, który przywiązywał chłopów do ziemi, który był zamkniętą jednostką gospodarczą, to znaczy produkował przede wszystkim na własny użytek. W szlachcie się opłacało jak najmniej handlować towarami na zewnątrz, ponieważ miała mało gotówki. To było samowystarczalne gospodarstwo oparte na pracy przymusowej i w dużym stopniu gospodarce naturalnej. Zapewniające bardzo wygodne życie właścicielowi i jego rodzinie, ale też stagnacyjne z punktu widzenia całości gospodarki, równocześnie zachęcające właściciela do jak największej eksploatacji, przejmowania jak największej części nadwyżki wypracowanej przez jego chłopów poddanych. Także tutaj również nie mamy dobrych danych, ale istnieją przesłanki, żeby myśleć, że poziom życia chłopstwa się obniżał systematycznie i że te dochody spadały od apogeum w XV-XVI wieku. O czym wiemy więcej trochę? Chociaż też i tutaj to jest ważna informacja, która są kraje, zwłaszcza Europy Zachodniej, w szczególności Wielka Brytania, o których historycy gospodarki mają bardzo dużo danych. I dlatego na przykład Piketty mógł przedstawić bardzo dobre dane dotyczące nierówności dochodowych i majątkowych sięgające XIX wieku w przypadku niektórych krajów. W Polsce jest to absolutnie niemożliwe. Nasze dane sięgają, takie, które można porównywać w jakiejś dłuższej, sięgają mniej więcej połowy lat 90. zeszłego stulecia. Wcześniej one są bardzo fragmentaryczne i ze względu na różne zawirowania historyczne nieporównywalne. No jest bardzo trudno porównywać nierówności w PRL-u z nierównościami w II Rzeczpospolitej, ponieważ i struktura gospodarki, i struktura wydatków i konsumpcji bardzo się różniła. Cechą polskiego kapitalizmu, który pojawił się na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku, było to, że był po pierwsze spóźniony w relacji do Zachodu o lat mniej więcej 60-70, zależy jak, to jest bardzo duże przybliżenie, mniej więcej o dwa pokolenia. Po drugie miał charakter wyspowy. I to jest właśnie dobry przykład takiej wyspy, bardzo nowoczesnej produkcji fabrycznej w Łodzi, która wtapiała się z drugiej strony w zupełnie wiejski i półfeudalny krajobraz. Bardzo wybitny historyk gospodarki Witold Kula
nazwał polski kapitalizm XIX-wiecznym, użył tutaj dwóch terminów. Jednym to jest koegzystencja anachronizmów, a przez anachronizm należy tutaj rozumieć zjawisko wyrwane z własnej formacji czasowej. I tak na przykład w polskim kapitalizmie XIX-wiecznym mieliśmy bardzo nowoczesne fabryki, powiedzmy w Łodzi, czy w Warszawie, czy w Zagłębiu, które swoje podzespoły do produkcji zamawiały nie w innych nowoczesnych fabrykach, tylko zamawiały je u kowali w wioskach. Można przypuszczać, i dane o płacach, które mamy bardzo wyrywkowe i niepełne, wydają się to potwierdzać, że również wówczas przy ogólnie niższym poziomie, znacznie, wyraźnie niższym poziomie zamożności niż na Zachodzie, rozwarstwienia społeczne w Polsce były większe niż tam. To jest kwestia otwarta do dyskusji. Być może jest tak, że bogacze zachodni, zwłaszcza amerykańscy, byli bogatsi od naszych. Średni poziom był wyższy, prawda? Ale jeżeli policzymy stosunek najlepiej zarabiających do najgorzej zarabiających, to on mógł być większy nawet w Stanach, przy ogólnym większym ubóstwie na terenach Królestwa Polskiego. Ale tak czy inaczej, bezpieczniej moim zdaniem jest sądzić, że ten poziom nierówności w Polsce był większy. Drugi termin, którego używał Kula, to jest właśnie kapitalizm wyspowy. I mi się wydaje, że to jest cecha polskiego rozwoju gospodarczego do dziś, że w Polsce mamy takie wyspy nowoczesności, które mogłyby być spokojnie elementem otoczenia gospodarczego w Niemczech czy we Francji, otoczone zupełnie nienowoczesną, anachroniczną strukturą społeczną i one są takie powkładane w to, w polski krajobraz społeczny. A i to jest też cytat, który bardzo lubię, który mówi o warunkach pracy w Polsce. Jest bardzo ciekawy, bo w zasadzie można by go napisać dzisiaj. Jest cytat z listu chłopa polskiego, który wyemigrował do Stanów w drugiej połowie XIX wieku i pisze tak. Zaprawdę, rodzice drogie, wam powiadam, gdy mi się wspomni ta krajowa praca i bida, to mi skóra zadrży. Mówię prawdę, że człowiekowi musi skóra zadrżyć, bo bez tyle lat pracowałem i żona moja i zawsze bida była i lycho się zjadło. A tu człowiek żyje i jeszcze pieniądz może odłożyć. Ja teraz tłusty i wesoły, bo nic się nie narobię. Nazywa się, że robię, ale moja robota to bawienie się. I to jest bardzo typowa relacja imigrantów, zarówno w XIX wieku, jak i w XX, jeżeli dzisiaj ja lubię czytać fora, na których piszą polscy imigranci, albo polscy imigranci dzisiaj mieszkający na Zachodzie piszą o Polsce, nie wiem, w komentarzach na forum Gazety Wyborczej, powiedzmy. Są bardzo podobne relacje. Tak, ludzie, to zresztą wynika, to jest także widać w badaniach socjologicznych na imigrantach, prowadzonych na przykład przez takiego socjologa ze Śląska, Rafała Cekierę. Tam widać, że Polacy wyjeżdżający na Zachód mówią, że tam się pracuje łatwiej, pracuje się mniej, lepiej się zarabia, człowiek jest otoczony większym szacunkiem. To jest dokładnie to samo, co w tym liście, tak i w innych listach z tej epoki. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Jeżeli chodzi o... Wydaje mi się, że to jest też ważny element problemu nierówności, to znaczy to, że w Polsce... Ale to jest hipoteza. Bo to widać w literaturze, to widać w listach, ale tego oczywiście nie można uzasadnić żadnymi twardymi danymi, że w Polsce bardzo często ludzie, którzy mogli porównać warunki pracy w Polsce i na Zachodzie, mówili, że w Polsce pracy się nie szanuje, w Polsce pracownika źle się traktuje, w Polsce pracownika się wyzyskuje, w Polsce pracownika się nie inwestuje, nie szkoli się go na przykład. Pracodawcy bardziej się opłaca go wycisnąć jak cytrynę i wymienić na nowego o niskich kwalifikacjach, niż inwestować w podniesienie jego kwalifikacji. To są wszystko stałe zjawiska w polskiej historii gospodarczej. Potwierdzane zresztą przez badania. Dzisiaj w badaniach wychodzi, że polskie firmy relatywnie najmniej inwestują w dokształcanie swoich pracowników w Unii Europejskiej, z wyjątkiem może Rumunii i Bułgarii. Przed wojną, nieco lepsze dane mamy dotyczące płac z okresu przedwojennego. Najciekawsze z nich pochodzą z prac Ludwika Landaua, bardzo wybitnego ekonomisty, pracującego w Instytucie ISS, Instytut Studiów Społecznych, chyba tak. Powiedzieliśmy dzisiaj pozarządowym think tanku zajmującym się polityką społeczną.
I Landau pisał, że po pierwsze płace polskie przed wojną należą do najniższych w Europie w ogóle. Po drugie, że one mają bardzo interesującą strukturę w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi. To znaczy polscy pracownicy umysłowi, zwłaszcza wyższego szczebla, zarabiają na poziomie porównywalnym z zachodnim. I mają bardzo podobne, a w każdym razie po uwzględnieniu siły nabywczej, ponieważ w Polsce wszystko jest tańsze, żyją na poziomie porównywalnym z zachodnim. Gigantyczna różnica zaczyna się w niższych warstwach społecznych. To znaczy zarobki robotnicze w Polsce są znacznie gorsze od zachodnich i zarobki na wsi są też znacznie niższe od zachodnich. Tutaj jest przepaść. Ta przepaść w Polsce ma także charakter regionalny. To znaczy zarabia się tak naprawdę dobrze w jednej sytuacji, będąc pracownikiem umysłowym w Warszawie. Wtedy ludzie mają bardzo porównywalny poziom życia z tym, który jest na zachodzie, w Brukseli, w Amsterdamie, w Berlinie czy w Paryżu. Natomiast w momencie, kiedy zejdziemy do niższych klas społecznych i w szczególności wyjedziemy poza Warszawę, ta różnica staje się coraz większa. I oczywiście w okresie międzywojennym elity Rzeczpospolitej zdawały sobie z tego sprawę bardzo dobrze. Jest taki ładny cytat z wypowiedzi ministra Becka, którego namawiano kiedyś do tego, aby wysłał polskie wojsko, pozyskał kolonie dla Polski. Były takie projekty, do których wracano w latach 20. i 30. Na co Beck miał odpowiedzieć, że w Polsce kolonie zaczynają się zaraz z Rembertowem. Więc nie trzeba jeździć do Afryki, żeby mieć kolonię. I to, co jest także charakterystyczne i co widać bardzo wielu, jeżeli czytaliście Państwo ostatnią książkę Filipa Springera o budownictwie mieszkaniowym, tam on przypomniał dane, które były dobrze znane przed wojną, to znaczy, że ogromny poziom nierówności społecznych widać było także na rynku mieszkaniowym. W różnicach pomiędzy bardzo dobrą częścią Warszawy, taką jak skrzyżowanie Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi, które tutaj widzimy na zdjęciu, gdzie ludzie mieszkali w siedmiopokojowych mieszkaniach i mieli służbę, ale to było kilka ulic, prawda? Znaczy centrum tej Warszawy dzisiaj bardzo z dużym sentymentem wspominanych, europejskie właśnie miało taki bardzo, bardzo lokalny charakter. Bardzo wąski, mały i zamknięty. To jest świetnie opisane także w książce, którą polecam, Błażeja Brzostka o Bukareszcie i Warszawie międzywojennym. Można o tym bardzo dobrze opisać. Tam jest to bardzo dobrze opisane. To jest, jak to się zmieniło w Polsce Ludowej? Myślę, że nad tym powinniśmy się chwilę zatrzymać, ponieważ mam wrażenie, że bardzo wielu moich ludzi na lewicy, zwłaszcza młodszych i niepamiętających PRL-u, daje się nabierać na retorykę równościową ówczesnych tekstów. To znaczy, krótko mówiąc, kupuje propagandę Polski Ludowej, czytając ją dzisiaj i biorąc za dobrą monetę. Otóż i tu warto sobie powiedzieć, że PRL absolutnie nie był krajem, który realizował, wbrew temu, co mówił, ideały równościowe. A jeżeli to robił, to nie był to absolutnie jego priorytet. Oczywiście doszło do ogromnego zrównania społecznego po II wojnie światowej, po wywłaszczeniu klas posiadających, po reformie rolnej. To był radykalny moment społecznego zrównania. Natomiast później było, nie było to już wcale takie oczywiste. Jeżeli popatrzymy na wskaźniki Giniego dla Polski Ludowej, to jest bardzo trudno policzyć, o tym za chwilę, to one oficjalnie wynosiły pomiędzy 0,23 a 0,25. To jest mniej więcej tyle, ile w Danii dzisiaj albo w Republice Federalnej Niemiec, czyli w zachodnich Niemczech w latach 70. Czyli Polska Ludowa wcale nie była krajem idealnej równości płac. Ona była bardziej krajem większej równości płac niż Polska dzisiejsza, to nie ulega kwestii, ale z pewnością nie była krajem równości. Po drugie, Polacy, jeżeli się podczyta sondaże robione od lat 60. w Polsce Ludowej, i nie ma powodu im nie wierzyć, akurat one były metodologicznie dość przyzwoicie zrobione, to w tych sondażach zawsze narzekanie na nierówności płac i nierówność szans i nierówny start
jest na pierwszym miejscu. To jest jedna z głównych bolączek, jakie Polacy w sondażach zgłaszają do władzy ludowej. Bardzo dużym, powiedziałbym, większym stopniu niż dzisiaj, jeżeli to w ogóle da się porównać. Po trzecie wreszcie, Polska Ludowa gwarantowała bardzo niski poziom osłon socjalnych. I tu warto pamiętać, że na przykład rolników w Polsce objęto ubezpieczeniami społecznymi dopiero w latach 70. Mniej więcej w tym samym momencie, co w krajach kapitalistycznych. I po czwarte i najważniejsze to jest to, że jeśli chodzi o nierówności w Polsce Ludowej, poziom zróżnicowania zarobków bardzo niewiele nam mówi tak naprawdę, ponieważ większej części dóbr się nie kupowało za gotówkę, tylko dostawało albo pozyskiwało w bardzo różny sposób. I nierówności realne w stylu życia nie pokrywają się z nierównościami w dochodach. I teraz, jakie tu były, to jest tylko część, dla lista jest znacznie dłuższa. Oczywiście ludzie uprzywilejowani mieli własne sklepy przez dużą część okresu, one miały największe znaczenie w okresie stalinowskim, ale także później były sklepy specjalne, dostępne dla wybranych kategorii ludzi. Dostęp do tak bardzo ważnego dobra konsumpcyjnego i pożądanego w Polsce Ludowej jak samochody był bardzo silnie reglamentowany. Trzeba było dostać talon. Ten talon nie był wcale łatwy nie było to łatwe wcale. I grupy przywilejowane miały także własne lecznice, cały system ośrodków czasowych, lepszy dostęp do mieszkań, których oczywiście również nie można było kupić na wolnym rynku. I do różnych innych usług socjalnych. Mój kolega historyk Dariusz Stola napisał kiedyś książeczkę o płacach aparatu partyjnego w PRL-u i przywilejach. I tam jest dość długa lista tego, co ci ludzie dostawali. Oni zarabiali nieco lepiej, nieco powyżej średniej, ale mieli z kolei na przykład dostęp do mieszkań, samochodów, nieoprocentowanych pożyczek z zakładu pracy i całego jeszcze szeregu innych powiedzielibyśmy dzisiaj benefitów. I oczywiście, jeżeli w takiej sytuacji zmierzymy współczynnik Giniego, to on wyjdzie dla Polski Ludowej dość nisko. Natomiast jakie było realne rozwarstwienie, tego wskaźnika nie należy wnosić. Dlatego bardzo was proszę, nie powtarzajcie więcej, że PRL był krajem równości zrealizowanej. To jest nieprawda. No i oczywiście trzeba było mieć dostęp do dóbr i tymi dobrami można było wtedy, korzystając ze swojego przywileju, handlować. To jest taki przykład, który ja lubię, o stoczni jachtowej w Szczecinie. No przeczytam. Na 30 jachtów typu Karina 1/3 została sprzedana jako wybrakowane dzięki fikcyjnemu wybrakowywaniu elementów i zaniżaniu w związku z tym kosztów. Potem zresztą dokumentacja znikła. Jachty te sprzedawano wybranym osobom za 1/10 ceny nominalnej plus minus. Witold R., naczelnik Wydziału z Ministerstwa Maszyn Ciężkich i Rolniczych, nabył na przykład za 29 tysięcy jacht wartości 282 tysiące. Za to wicedyrektor stoczni dostał odeń talon na samochód. Naczelnik 2 lata popływał, po czym sprzedał jacht za 100 tysięcy i zamówił nowy z serii Carter, produkowanej wyłącznie na eksport. I elita Polski Ludowej była doskonale ustawiona między innymi dzięki takim układom. Innym pomysłem było na przykład, który też niektórzy ludzie robili, opisywanym w tym samym czasie, był system, w którym się dostawało talon na samochód, kupowało za cenę urzędową, to była mniej więcej 2 do 2,5 razy niższa od rynkowej. W związku z tym brało się talon na samochód, kupowało się samochód, sprzedawało się natychmiast samochód na wolnym rynku za cenę 2,5 razy wyższą, i różnicę chowało do kieszeni. Jak obliczano właśnie w 80 roku, za taką operację na samochodzie Polonez można było sprzedać tego Poloneza, odzyskać pieniądze i kupić jeszcze dużego Fiata. I to jest coś, co wychodzi we wszystkich badaniach społecznych dotyczących PRL-u. To znaczy ludzie, którzy wtedy żyli, absolutnie nie byli przekonani, że to jest kraj równości, równych szans i równego podziału dóbr. I wreszcie pewnie rzecz najciekawsza, czyli czyli czasy dzisiejsze. I tutaj, nie wiem, czy widać coś z tego, czy nic?
Nic nie widać. Dobrze, tutaj, ale w ogóle nic, prawda? To są oficjalne dane organizacji OECD z zeszłego roku. Dla Polski one akurat podają z 2012, ale nie ma powodu myśleć, żeby się bardzo dużo zmieniło. One pokazują wskaźnik Giniego we wszystkich krajach OECD. Średnia to jest niebieski, ten słupek niebieski. Zielony to jest wskaźnik dla Stanów Zjednoczonych. I fioletowy to jest wskaźnik dla Niemiec, a czerwony to jest dla Polski. Tutaj wartości bezwzględne nie są takie ważne, tylko jest ważna kolejność, mniej więcej nasze miejsce w szeregu, nasze, czyli polskie miejsce w szeregu. I z tego widać, że mamy wskaźnik Giniego oficjalny, za chwilę do tego wrócimy, na ile on jest, na ile można go traktować serio, niższy od średniej, nieco dla krajów OECD, nieco wyższy od niemieckiego, dużo niższy od amerykańskiego. I mamy również relatywnie niską, bo też niższy od średniego dla Europy, dla krajów OECD wskaźnik względnego ubóstwa, bliski średniej. Podobnie jesteśmy też poniżej średniej, jeżeli chodzi o relacje dochodów pomiędzy górnymi 10 i dolnymi 10% społeczeństwa. Czyli jeżeli chodzi, takie są oficjalne dane, jeżeli chodzi o poziom nierówności, dzisiaj Polska jest europejskim średniakiem. Nie odróżniamy się zasadniczo od reszty krajów kontynentalnej Europy. Nierówności są znacznie mniejsze niż w Wielkiej Brytanii, niż w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też są dane, tylko pewnie też nic nie widać, z Eurostatu z tego samego roku. I można na nich zobaczyć, że Polska ma relatywnie wysoki poziom nierówności. One pokazują poziom nierówności przed i po transferach socjalnych, po podatkach i po transferach. I teraz mamy relatywnie wysoki poziom nierówności przed transferami i mieścimy się blisko końca po transferach. Czyli ta redystrybucja, jeżeli wierzyć tym danym, redystrybucja jest w miarę efektywna w Polsce. Słucham? Możesz wrócić do wykresu? Tak, mogę. Sekundę. Proszę. Właśnie to, co jest po dolnej części wykresu, to jest impact of social transfer and reduction, czyli tak naprawdę wpływ transferów społecznych na redukcję. Czyli okay. To, że jesteśmy blisko prawej strony, oznacza, że... Że jest relatywnie mniejszy, tak. Niższy niż... Rzeczywiście, zgoda, tutaj nie dopatrzyłem. Natomiast tak czy inaczej, w ostatecznym rezultacie wychodzimy blisko średniej. I teraz, i to jest bardzo ciekawe, właściwie najciekawsze, bo o tym się bardzo rzadko mówi, czego się nie mierzy. Czego polskie badania i te badania, o których są oparte poprzednie, cytowane przed chwilą, czego one nie badają? Po pierwsze, badania GUS są przeprowadzane w oparciu na ankietach. To jest duże badanie dochodów gospodarstw domowych. Bada się prawie 40 tysięcy gospodarstw w Polsce. To, co jest interesujące, to jest to, że po pierwsze, ponad połowa tych gospodarstw odmawia. I po drugie, można mieć dużo zastrzeżeń do tego, w jaki sposób GUS później waży wyniki. Bo oczywiście jest tak, że oni, statystycy, najpierw wybierają pewną grupę, znaczy muszą ustalić, o ile ich próbka pozyskana z ankiet odpowiada ogólnej strukturze społecznej w Polsce. Robiąc to, oni używają tylko dwóch zmiennych, tylko wyłącznie liczebności gospodarstwa domowego i to, czy gospodarstwo domowe jest na wsi, czy w mieście. I teraz, jeżeli się przeliczy to ponownie, uwzględniając na przykład strukturę zatrudnienia, te dane się bardzo zmieniają, te wyniki się bardzo zmieniają. I nawet nie uwzględniając tego, czy częściej bogaci ludzie zgadzają się na udział w badaniu, czy być może rzadziej,
Po zmianie wag, czy po uprawnieniu wag, wskaźnik, po ulepszeniu tego systemu ważenia, wskaźnik Giniego dla Polski bardzo wyraźnie rośnie. To zostało policzone parę miesięcy temu przez dwóch ekonomistów ze Szczecina. Oni używali wyłącznie danych GUS-owskich, tylko opracowali je w sposób bardziej precyzyjny. Po drugie, też GUS zakłada, że ludzie bogaci nie są statystycznie częściej skłonni do odmawiania udziału w badaniu, co wydaje się mało prawdopodobne. To znaczy w innych krajach europejskich tak się z reguły zakłada. To, co jest ciekawe i co daje nam pewną inną perspektywę na to zjawisko, to są badania doktora Marka Kośnego z Wrocławia, który policzył wskaźnik nierówności dochodowych na Dolnym Śląsku w oparciu o dane podatkowe i wyliczone przez niego na tym podstawie tych badań wskaźnik Giniego wyniósł 0,54, czyli jest bardzo wysoki. To, co jest też ciekawe w tych badaniach, one, jak wszystkie te badania Kośnego nie są doskonałe. On uwzględnił częściowo dochody kapitałowe, których wykazane w PIT-ie 28, czyli na przykład odsetki albo papiery wartościowe, ale z drugiej strony nie uwzględnił transferów socjalnych oraz dochodów nieopodatkowanych, czyli na przykład dochodów rolników. I Kośny, z którym rozmawiałem, uważa, że jego dane, w innych krajach europejskich takie badania robi się cały czas. W Polsce to są jedyne badania, jakie zostały zrobione na danych podatkowych w ogóle. Wcześniej nie były one prowadzone. I Kośny uważa, że prawdziwy wskaźnik, jeżeli można powiedzieć, jeżeli można tak to ująć, prawdziwy wskaźnik Giniego powinien być nieco niższy od 0,54, ale nadal znacznie wyższy niż pokazują go oficjalne statystyki, te, które są cały czas cytowane i one pojawiają się w debacie publicznej. Wreszcie, co jest ciekawe i co mówili mi, ja mam wrażenie, że rozmawiałem ze wszystkimi ekonomistami w Polsce, którzy zajmują się tym tematem, czyli czterema. To jest bardzo interesujące. Zapytałem ich, dlaczego. Słucham. Maciej Brzeziński z Uniwersytetu Warszawskiego, Marek Kośny z Wrocławia i dwóch ekonomistów ze Szczecina, których teraz nazwisk nie mogę panu podać, nie pamiętam ich w tej chwili. W każdym razie oni wszyscy mi mówili, że temat jest niesłychanie mało zbadany w Polsce, że nie było zainteresowania przez ostatnie dwie dekady, żeby w ogóle zajmować się kwestiami dystrybucji. Ekonomiści zajmowali się raczej makroekonomią, rynkiem kapitałowym, tego typu rzeczami, natomiast nie interesowały ich kwestie dystrybucji. Dobre jest pytanie, dlaczego? I wreszcie są badania europejskie, które są bardzo często cytowane i jako przykład tego, że na uzasadnienie twierdzenia, że wskaźnik, że poziom nierówności spadł w Polsce po wstąpieniu do Unii. I tutaj historia z tymi badaniami też jest bardzo ciekawa, mianowicie po raz pierwszy wykonano je w Polsce w roku 2005. One wykazały wtedy relatywnie wysoki poziom nierówności. Powtórzeniu tych badań okazało się, że one są znacznie niższe. Znaczy, że jakby w ciągu dwóch lat te nierówności musiały spaść w Polsce o kilkanaście procent. Nie widać było tych zmian w danych o płacach, które pozostawały mniej więcej na stabilnym poziomie. Jest bardzo prawdopodobne, że pierwsza edycja tych badań przeprowadzonych w Polsce po prostu nie była doskonała. I teraz jest jeszcze dowód pośredni, świadectwo na dotyczące rosnących nierówności. To są dane o sprzedaży różnych dóbr luksusowych w Polsce. Ja tutaj dałem zdjęcie z otwarcia salonu Ferrari w Katowicach sprzed dwóch lat. Ale z tych danych, które mamy o rynku dóbr takich najwyższej półki, wynika, że liczba, on jest nadal oczywiście wielokrotnie mniejszy w Polsce niż na Zachodzie, ale że przy ogólnej stagnacji do zarobków realnych tych, które możemy zobaczyć, płace w Polsce przez parę lat ostatnich stały praktycznie w miejscu, ten rynek bardzo szybko się rozrastał. I teraz ostatnia rzecz. Czy rosnące nierówności, a ja broniłbym poglądu, że w Polsce te nierówności narastają,
Czy one Polaków w ogóle obchodzą? I tutaj Gazeta Wyborcza przeprowadziła na 25-lecie, zamówiła w OBOP-ie wielki sondaż dotyczący tego, co Polacy myślą o 25 latach III Rzeczpospolitej. Publikowana była tylko część sondażu, ta część akurat była publikowana. A to były wielkie badania. I zapytano tam między innymi respondentów o to, co jest największą klęską III Rzeczpospolitej po 89 roku. Blisko połowa wskazała bezrobocie, 22% wskazało zubożenie społeczeństwa, 20% fatalnie działającą służbę zdrowia, a nierówności społeczne pojawiły się na czwartym miejscu ex aequo z korupcją i wskazało jako najważniejszy problem Polski po 89 roku tylko 4% respondentów. To były badania na próbie reprezentatywnej. Dlatego wydaje mi się, takich danych jest zresztą więcej. Ja bym powiedział jeszcze, że to jest przekonanie moje, tak? Tu zgaduję tylko. Mam wrażenie, że Polacy dość dobrze zinternalizowali, dość głęboko zinternalizowali takie przekonanie, które było im powtarzane przez bardzo długi czas, że człowiek ma to, na co zasługuje i miarą tego, na co zasługuje, jest to, na ile wycenia go rynek. I że w związku z tym ludzie, którzy... I to akurat da się, na przykład tu były takie badania profesora Gardawskiego z SGH dotyczące przedsiębiorców i to się da na tej podstawie pokazać. Bardzo dużo on to przez wiele lat się tym zajmował, że przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy są awansowani z, powiedzielibyśmy, niższych warstw społecznych, oni są, mają to bardziej zinternalizowane, to znaczy w jakimś sensie warunki pracy w tych firmach są gorsze, pracownicy są traktowani w sposób bardziej patriarchalny i że ludzie, którzy sami wyrośli z nizin, nie mają żadnych oporów przed wyciąganiem, wydobywaniem jak największej nadwyżki czy wartości dodanej ze swoich pracowników, którzy są dokładnie z tej samej grupy społecznej. Ja kiedy czytałem opis tych badań, miałem wrażenie, że to jest taki bardzo namacalny przykład braku solidarności w Polsce. Możemy mówić, nie wiem, jeżeli lubicie ten język, o klasowej solidarności czy o grupowej, jak chcecie to nazywać, ale że tego tutaj nie ma i że potencjał, i że dlatego nierówności przede wszystkim, głównie dlatego nierówności nie są tematem społecznym, nie są problemem, że ludzie, jeżeli sami mają, to uważają, że im się nie należy, że im się należy, że mają to co mają słusznie, a jeżeli tego, bo ciężko pracowali na przykład, a jeżeli czegoś nie mają, to oni jakoś zazdroszczą, ale nie czują się pokrzywdzeni przez sytuację społeczną, tylko jakoś to internalizują. Mówią, nie mam, bo za słabo pracuję, albo nie mam, bo się za słabo staram, albo nie mam, bo nie założyłem firmy. Tak? Ale to jest oczywiście moja intuicja. Można ją jakoś próbować podpierać, opierać na badaniach, ale tego nie da się dowieść. Dziękuję. Słuchajcie, czy można otworzyć jakoś okna, bo to wyraźny brak tlenu moim zdaniem przez chwilę przynajmniej. To co, powiedzcie mi, że nie mam racji. Są jakieś pytania, głosy z sali? Bardzo proszę. Dziękuję za wykład. Tutaj taki tylko drobny komentarz, ponieważ cały czas bardziej koncentrujemy się na badaniach dochodów, ale obecnie w Europie rozwijane są też badania nierówności majątkowej. I to, co na przykład w PRL-u pan mówił, że dochody tego nie zmierzą, to już badania różnic majątkowych by to wyłapały. I takie badania przeprowadził Narodowy Bank Polski, jak pan wie, tak wiele dłużej, i właśnie obnażył też pewne problemy z badaniami dochodów. Niemniej jednak no, chyba te majątkowe mają szansę być troszeczkę precyzyjniejsze. I między innymi te dobra luksusowe też by mogły być takim czynnikiem.
Tak, ale ja myślę też, że duża część tych dóbr luksusowych wymknie się badaniom, ponieważ są na przykład formalnie własnością firmy. Tak? Więc myślę, że realne zmierzenie tego jest strasznie trudne. Oczywiście, ale pamiętajmy, że w ogóle w Polsce mamy taki problem, że na przykład przez to, że mamy dużo osób samozatrudnionych, to mamy problem, jak mierzyć, co jest kapitałem firmy, co jest na przykład pracą. I wszelkie badania dotyczące zarobków, gdy mamy mnóstwo firm, to one na przykład w statystyce, jeśli spojrzeli na zarobki w bazie Eurostatu i Wameco, oni inaczej patrzą, liczą troszeczkę, dzielą samozatrudnionych i ich, co jest firmą, a co jest ich własną pracą i już wychodzą nam totalnie inne wyniki, więc ten problem, co jest firmą, a co jest moją własnością w przypadku właściciela firmy nam się pojawia. Czy tak samo na mieszkanie, tak? Tym też jest duży pomiar, tak właściwie mieszkanie, które czerpie dywidendę z tego, że je posiada, bo się je wynajmuje. Więc tych problemów metodycznych oczywiście jest bardzo dużo. Dobrze, ja bym chciał wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, która się tutaj pojawiła. Mianowicie, dlaczego głos baba, tak, a nie inaczej, dochody ludności. Mam takie pytanie do sali. Kto czytał Piketty'ego? Kapitał w XXI wieku, ręka w górę. Całości? Dobra. To w takim razie wyjaśnię, co napisał Piketty i dlaczego nie można tego zrobić w Polsce. Mianowicie Piketty opiera swoje badania głównie na czterech krajach, na Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych, dlatego że dane na temat dochodów ludności, dane podatkowe, są na przykład we Francji jawne, anonimizowane od 1791 roku. W Polsce mamy taką sytuację, że tych danych nie ma dostępnych. One nadal nie można odzyskać po prostu od Ministerstwa Finansów danych na temat dochodów poszczególnych osób. I jedynym sposobem jest właśnie badanie ankietowe, w którym, jak zresztą pokazałeś, połowa ludzi odmawia, a szczególnie odmawiają osoby bogate. Bardzo dużo odmów jest na terenie Warszawy. I tutaj pojawia się tak naprawdę zadanie polityczne, to znaczy ujawnić dane na temat dochodów, które posiada Ministerstwo Finansów, tak jak w innych krajach. No i wtedy będziemy mieli większą wiedzę na temat tego, jakie są w rzeczywistości te nierówności w Polsce. I to też wyjaśnia, dlaczego tylko cztery osoby zajmują się tym tematem w Polsce. No bo jak nie ma danych, no to co badać? No nie da się badać, jeżeli czegoś nie ma, tak? Jeżeli nie ma dostępu, no to ciężko się tematem zajmować, dlatego się tym zajmuje ledwie kilka osób w kraju. Więc ja tutaj... Jeszcze ten podobny problem jest z ZUS-em analogicznym, transferami społecznymi. Ja mogę dodać tylko, że doktor Kośny dostał te dane wyłącznie dlatego, że jest zaprzyjaźniony z szefem Izby Skarbowej. Dał mu talon. Słucham? Dał mu talon. Na Dolnym Śląsku, ale powiedziano mi także, że przez dobre blisko dwie dekady nikt o te dane się nie zwracał. A co jest równocześnie, bo to nie jest tylko kwestia, to nie jest tylko pytanie do, znaczy to nie jest tylko problem... Nie, bardzo dużo osób się zwracało, ale to nawet statystyka publiczna nie dostała. Od ponad 10 lat statystyka publiczna ma obiecane, że dostanie te dane. No dobrze, w każdym razie to jest, także to by były bardzo ciekawe informacje i myślę, że warto rzeczywiście takie badania zrobić. Ale sądzę też, że nawet na podstawie tego, co wiemy, można powiedzieć, że te nierówności są wyraźnie wyższe niż to jest w tych statystykach, które się dzisiaj często pojawiają i które ja słucham regularnie programu EKG w Radiu Tok FM. To jest moim ulubionym programem, ponieważ... Tak. Jest moim ulubionym programem. Tam się te dane dość często pojawiają na przytoczenie i czytują je różni prezesi występujący tam albo bardzo poważni profesorowie z Zbiecha, którzy mówią, że na przykład problemu nierówności w Polsce nie ma, bo proszę, po 2004 roku nawet spadły. I tu mamy te dane, oni pokazują te dane. W zasadzie nie ma dyskusji, znaczy nikt się nie zagłębia w... To jest coś, czym jest bardzo trudno polemizować, nie mając... Inna sprawa, że tam z reguły nie ma chętnych do takiej polemiki, prawda? Ale,
ale jest bardzo trudno takie informacje zbijać. Z racji na taki szkicowy charakter tego układu, te poszczególne okresy, oczywiście nie mam pretensji, zostały potraktowane, tak powiedziałbym, generalnie. To znaczy mamy pierwszą RP, mamy 19-wiekowe, drugą RP, mamy PRL. Natomiast mam pytanie, czy ma pan redaktor może albo dane, albo refleksje, które wskazywałyby na pewne zróżnicowane, niewewnętrzne, zwłaszcza do okresu pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, mianowicie konkretnie pytam o dwa takie okresy, w których wydaje mi się, przynajmniej na intuicję i jakąś wiedzę, którą posiadam, mogłyby być ciekawe z punktu widzenia nierówności, mianowicie momenty, w których państwo próbowało podejmować działalność modernizacyjną z takim nastawieniem również równościowym, to znaczy po pierwsze sama końcówka XVIII wieku, a po drugie to już bliżej lata 30. I czy są jakiekolwiek w ogóle hipotezy badawcze na temat tego, czy to w realny sposób miało wpływ na zmianę nierówności dochodowych i majątkowych? Tak? A, mikrofon, dobrze. Więc to jest tak, że ja nie mam pojęcia, jak było pod koniec XVIII wieku i czy ta, bo bardzo niewielkie, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, pod koniec XVIII wieku król Stanisław August Poniatowski próbował zakładać manufaktury w Dobrach Królewskich, żeby uprzemysłowić Polskę, tak jak sobie to wówczas wyobrażano, zaangażował do tego swojego podskarbiego Antoniego Tyzenhauza, który dostał bardzo dużą władzę nad dobrami królewskimi na Kowieńszczyźnie, moim zdaniem, czy w ogóle, to był taki ciąg na ten dzisiejszy Białorusi i Litwy. I Tyzenhaus rzeczywiście próbował tam budować różne rzeczy, to skończyło się kompletną katastrofą i tak zwaną dezolacją dóbr. Dezolacja polegała na tym, że dobra się dekapitalizowały, dekapitalizowały się w ten sposób, że uciekali z nich chłopi, którzy byli ich najważniejszą częścią. Ziemia bez chłopów nie miała żadnej wartości, ponieważ nie miała jak to uprawiać ona. A w związku z tym Tyzenhaus jakby wyeksploatował to całkowicie, a potem jeszcze, i co może być pouczające, bo brzmi trochę jak historia dzisiejszych czasów, załadował całe archiwum na wozy i całą księgowość i te wozy utonęły w czasie jakiejś przeprawy. Właśnie nie wiemy, co się stało. Można powiedzieć, i jest to w bardzo dobrej książce Witolda Kuli o tej historii dwutomowej, bardzo jest to zabawne dzieło, kiedyś to czyta z pewnej perspektywy, jest ta historia opisana i jest trochę jak się ją czyta dzisiaj, bo jest to taki pierwszy przekręt, prawda, na wielkiej inwestycji publicznej, no może nie pierwszy, ale za to na bardzo dużą skalę. Więc o tym okresie nic nie mogę powiedzieć. Są dane dotyczące zarobków i są one w roczniku statystycznym dla 30. W roczniku do 1938 roku, do którego dzisiaj zresztą zaglądałem przed tym przygotowując się do tego spotkania, są dane dotyczące kilku kategorii ludności i kończące je na 1935 roku, kiedy jeszcze w Polsce był kryzys. To, co bardzo wyraźnie widać, to jest to, że w liczbach nominalnych po pierwsze relacje pomiędzy grupami się nie zmieniają w zasadzie przez ten czas. Po drugie, że w liczbach nominalnych najwyższe były zarobki w 1929 roku i potem one systematycznie spadają. I w roku 1935 nie osiągają jeszcze poziomu z 1929 roku. I to są dość duże różnice. W najwyższej kategorii dochodowej, która obejmowała pracowników umysłowych, średnie zarobki dla górnego decyla spadły z blisko 700 zł miesięcznie do niecałych 600 zł miesięcznie wówczas. Więc to jest duża różnica. Można się zastanawiać, bo była deflacja, więc można się zastanawiać, na ile te pieniądze miały większą wartość niż w dekadę wcześniej. Ale generalnie można przyjąć, że po pierwsze poziom zachodu się nie zmienił w sposób znaczący, a jeżeli się, znaczy struktura się nie zmieniła w sposób znaczący, a jeżeli dochody się zmieniły, to raczej spadły niż wzrosły. Konsensus, wydaje się, historyków jest taki, że dopiero tuż przed II wojną światową dochody w Polsce wróciły, zarobki wróciły do poziomu z 1929 roku i nigdy nie osiągnęły poziomu z 1914 roku. Mogły się zbliżyć do niego, ale raczej nie osiągnęły. To jest samo pytanie. Tak?
Z Pana wykładu można wnioskować, że wyłania się krajobraz społeczeństwa polskiego, które raczej nie jest przygotowane na stawianie oporu przeciwko nierównościom społecznym. Jak w takim razie wzbudzić taki opór bodajże w społeczeństwie przeciwko nierównościom społecznym, skoro ono raczej nie jest chętne do wykazywania takiego oporu? I jak to zrobić bez ocierania się w paternalistyczne strategie? Dziękuję, to jest doskonałe pytanie. Ja mam takie przekonanie, ja jestem w ogóle zwolennikiem czegoś, co się nazywa długim, takiej teorii, nie wiem, czy można nazwać teorią, ale takiego poglądu, który się historycznie nazywa długim trwaniem. Mówi on mniej więcej tyle, że w strukturze społeczeństw, w ich nawykach, w ich sposobie życia, w interakcjach są rzeczy, które są trwalsze od ustrojów, rewolucji, neoliberalizmów, komunizmów i innych takich rzeczy. Także te wszystkie fasady się zmieniają, a na takim bardzo podstawowym poziomie struktury interakcji trwają i pewne wzorce społeczne trwają. I z tego punktu widzenia ja bym powiedział, że polskie społeczeństwo jest społeczeństwem, które ma historycznie doświadczenie po pierwsze bardzo głębokich różnic społecznych, po drugie nie ma doświadczenia z jednym wyjątkiem być może protestu przeciwko tym różnicom. I tym wyjątkiem jest rewolucja 1905 roku, która jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem. Ale wydaje mi się, że to jest, że ten egalitaryzm sławny polski, który wychodził w różnych badaniach, na przykład w PRL-u, ma charakter w dużym stopniu pozorny. To znaczy, że Polacy w momencie, kiedy stają twarzą w twarz społeczeństwem, które jest tak zróżnicowane, oni to internalizują i na jakimś poziomie akceptują. I są raczej skłonni powiedzieć dzisiaj, w takiej Polsce, jaka jest dzisiaj, nie, że społeczeństwo jest źle skonstruowane, społeczeństwo powoduje zła struktura, znaczy świat jest źle urządzony, tak? Tylko raczej to internalizują, mówią, mi się nie powiodło. To jest, i że ta prywatyzacja tego problemu jest niesłychanie głęboka. Myślę, że to, od czego należałoby zacząć, i wydaje mi się, to jest straszne, ja nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, ale czego by można było zacząć, to jest tłumaczyć ludziom, że to, że oni mało zarabiają, to nie wynika z ich niezaradności, ale tylko i nie wynika z tego, że oni są, albo że zarabiają dużo, też nie wynika z tego, że są super zaradni, prawda? Tylko wynika być może z tego też, tak? Ale z różnej kombinacji czynników społecznych, gdy się urodzili we właściwym miejscu, w właściwym czasie. Myślę, że jest to łatwiej powiedzieć dzisiaj, kiedy na przykład widać, że pokolenie, które dorastało na początku lat 90. zrobiło największe kariery, wchodziło w życie, tak? Na początku lat 90. było statystycznie największe kariery, największe majątki. Dzisiaj jest to trudniejsze. I że niezależnie od tego, jak się człowiek, że trzeba zerwać moim zdaniem to połączenie mentalne pomiędzy indywidualnym wysiłkiem a pozycją społeczną. I powiedzieć, że ona zależy od szeregu różnych okoliczności, w tym od tego, jakie człowiek dostaje szanse, a nie wyłącznie od wysiłku. No? Między innymi tym dyskursem zyskali dużo wyborców i ten opór, znaczy problem to jest, że ten opór wobec nierówności został przyjęty przez prawicę. Czy ja tutaj nie widzę tej internalizacji? Ja myślę, że on nie zgodził. Znaczy mi się wydaje, że oni wygrali w dużym stopniu ze względu na tego, dlatego że obiecali pewien konkret, tak? W postaci tych nieszczęsnych 500 zł, które być może będą, być może nie będą, być może na pierwsze, być może na drugie, nie wiadomo kiedy, tak? ale generalnie to obiecali. I wydaje mi się także, że oni wykorzystali rodzaj gniewu, myślę, że to jest dobre słowo, który nie jest gniewem o nierówności, on nie jest definiowany jako gniew o nierówności, tylko jest raczej objawem takiego odrzucenia i wrogości wobec tych, którzy jedzą te nieszczęsne ośmiorniczki. No? Że to nie jest definiowane jako w kategoriach klasowych. I pod tym względem na przykład to mi się bardzo podoba dyskurs w krajach anglosaskich, bo oni to potrafią definiować w kategoriach klasowych. Napisałem kiedyś taki tekst o tym,
jak to jest wstęp do książki Terborna wydanej niedawno przez PWN o nierównościach. I napisałem taki tekst o tym, że w Polsce dyskurs narodowo-patriotyczny zawsze wypierał kwestie społeczne. Tak? Było ileś takich punktów w historii Polski z rewolucją 1905 roku, w którym polskie elity stały przed wyborem albo kwestia społeczna, albo kwestia narodowa i zawsze wybierały kwestię narodową i kwestię społeczną zawsze się poświęcało dla nich. Dlatego, a wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że to jest, że PiS odwołał się takiego antyelitarnego gniewu ludowego, który nie przeradza się w jakieś zakwestionowanie samej struktury społecznej, tak? Że tylko takim jest odruchem właśnie wobec tej Francji, która to jest zawsze w Polsce obecny, no bardzo, bardzo silnie. Bardzo proszę. A ty, tak? Dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, że może właśnie te przyzwolenie na te nierówności, tak, i trochę nam to nie przeszkadza, pewnie jest właśnie skorelowane z tą mobilnością międzykwantylową, o tym, że po 90 roku ta mobilność była ogromna i poza rzeszą osób, które się na samej transformacji dorobiły, to też sporo osób od zera doszło do sporych majątków. Natomiast ciekawi mnie właśnie, czy są może jakieś dane dotyczące tego, jak ta mobilność wygląda teraz, jak ona się zmieniła przez ostatnie 25 lat, bo na pewno zmieniła się znacznie. Czy ktoś to liczbowo badał, jakby jaka część osób rodzi się i... Ja nie znam takich badań. Nie wiem nawet, na czym można by było je oprzeć. Podejrzewam, być może rzeczywiście na tak? Profesor Domański to badał, między innymi patrzył pod kątem korelacji statusu dziecka, wykształcenia dziecka obojga rodziców, uważa się nieskorelowane z ojcem dzieci, czy się tak. Profesor Domański dochodzi do wniosku, że społeczeństwo z Polski jest względnie mobilne. Tak? Ale że mobilność się zmniejsza systematycznie. To prawda, zapomniałem Domański. Dobry wieczór. Na pytanie o tym, jak wzbudzić opór przeciwko nierównościom społecznym, odpowiedział Pan trochę z perspektywy osób nieuprzywilejowanych. A ja chciałem się spytać o to, jak to z może... Z perspektywy osób uprzywilejowanych czy nieuprzywilejowanych? Uważam, że Pan powiedział z perspektywy nieuprzywilejowanych, że one sobie tłumaczą, że im się nie udało. A ja chciałem się spytać z perspektywy osób uprzywilejowanych, co by się musiało stać, żeby one zrozumiały, jakby jaki zysk mogą mieć z tego zmniejszenia nierówności społecznych. To jest coś, ja nie mam pojęcia, ale to tak jak wy, ja obcuję z tym dyskursem cały czas, z taką opowieścią pod tytułem mi się udało, ja zarobiłem moje, nie oddam, podatki to jest kradzież i tak dalej. Stykam się z tym cały czas. Wystarczy otworzyć, zajrzeć na dowolną dyskusję w internecie dotyczącą spraw społecznych i to wychodzi. Ja mam taki dobry przykład, mam wrażenie takiej obojętności klasy średniej, kompletnej obojętności klasy średniej na ten problem. I wydaje mi się, że to jest dobry przykład w inwestycjach miejskich, no? W szczególności w budownictwie komunalnym. Był parę lat temu w Poznaniu była taka sytuacja, że tam był mniej więcej wybór pomiędzy mieszkaniami komunalnymi a stadionem, czy tam drogą, że pamiętam czymś takim. No. I oczywiście nie wybrano mieszkań komunalnych, tylko wybrano stadion, bo stadion jest rozrywką dla klasy średniej, a mieszkania komunalne są dla tych ludzi. Tak? Oni na pewno, to widać dzisiaj też w dyskusji o ludziach, którzy mają dostawać te 500 zł. W takim niesłychanym paternalizmie, który się mówi, no jak są biedni, to na pewno przypiją, tak? Nie można im dawać tych pieniędzy do ręki. I to cały czas chodzi. Powtarza się to w sposób absolutnie bezkrytyczny. Nikt nawet nie próbuje zadać pytania, czy na przykład wiadomo, w jaki sposób biedni wydają swoje pieniądze. Tak? I czy robią to w sposób racjonalny, czy nie. I ten problem się w ogóle w debacie nie pojawił, podczas na przykład jest dość dużo badań o tym, jak biedni wydają swoje pieniądze i robią to. I w Polsce taka tradycja badań też jest. No one są, Instytut Gospodarstwa Społecznego robił je przed wojną i było na przykład dobrze widać, że biedni wydają wtedy relatywnie mniejszą część swojego dochodu na używki, rozrywki i inne rzeczy niż osoby zamożniejsze. Więc także to jest moim zdaniem nie do przekazania tym ludziom. Ja sam znam wielu takich bardzo miłych kulturalnych przedstawicieli klasy średniej, którzy są święcie przekonani, że oni są klasą średnią dlatego, bo są utalentowani, pracowici, zaradni. Im się wszystko należy, ponieważ oni na to zapracowali. A ci wszyscy biedniejsi ludzie byli mniej utalentowani, mniej zaradni, mniej pracowici, ergo im się to nie należy. No? I
ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby to się, żeby takie, taka perspektywa się zmieniła. To jest zupełnie niezwykłe i wydaje mi się, że to akurat w Polsce jest nowe. To znaczy, że Polska ma, w złym sensie nowe, że Polska ma długą tradycję inteligencji zaangażowanej i to zarówno po stronie narodowej, powiedziałbym, nurtu narodowego, jak i po stronie lewicowego i to byli ludzie, którzy interesowały te sprawy. I oni wcale tak nie myśleli. Znaczy po poziom takiego egoizmu i poznawczego zamknięcia tej grupy jest niebywały. Nie wiem, jak go można zmienić. Ja myślę, że tam jest szereg różnic. Po pierwsze, ludzie mają znacznie więcej wiedzy. Te społeczeństwa są lepiej przebadane. No nie ma takiego problemu jak w Polsce, że nie da się robić badań o podatkach, jeżeli się nie zna naczelnika Izby Skarbowej. Tak? Znaczy to wszystko działa. W związku z tym jest baza wiedzy, od której można w tej dyskusji wyjść. Po drugie, jest tradycja negocjacji pomiędzy grupami społecznymi. Tradycja układów zbiorowych, negocjowania porządku społecznego. W Polsce ona istnieje, ale ma charakter dużo bardziej, powiedziałbym, brutalny i taki obciążony konfliktem. Poza tym wydaje mi się również, że tam jest, bardziej uważa się, że redystrybucja jest czymś, co nie podlega wątpliwości. To znaczy można dyskutować nad skalą, ale nie dyskutuje się nad sensem samego zjawiska. Nie mogę sobie wyobrazić takiej popularności Korwina w żadnym kraju zachodnim. To jest, znając ich dyskurs publiczny trochę. Także to wydaje mi się, że to jest absolutnie mentalnie jest to inny świat. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, a na ile można zaprząc do tego tłumaczenia i przekonywania właśnie kwestii imigracji? Pokazywania, że no zobaczcie, no przecież wyjeżdżacie na zachód, bo tam, no i tak też jednym z powodów jest to, że tam jest ten socjal, tak, że tam chcecie rodzić te swoje dzieci, bo tam jest bezpieczniej to zrobić, tak, nie wiem, na ile ten element właśnie w kontekście listu tego chłopa, tak, nie wiem, czy w innym. Można właśnie zawsze do przekonywania, że no, ale tam płacicie podatki, tam to jest jakoś może słuszne. Dlaczego u nas to spłacenie nie jest słuszne? Nie, bo nie mam odpowiedzi na to pytanie. Też bym chciał wiedzieć, jak to można zrobić. To, co znam, to ja dzisiaj, z czym obcuję na co dzień na przykład, to są dyskusje w polskim internecie, które mówią, padają takie głosy, no dobra, ja wyjechałem do Anglii, prawda? Jestem tam imigrantem, ale to jest zupełnie co innego niż imigrant z Syrii albo z Gabonu, tak? Bo ja należę do kręgu kultury łacińskiej i ja ciężko pracuję, a oni się obijają, prawda? I tylko żyją socjalnie. Tak, a jednocześnie zabierają pracę. Więc to jest tak, jak gdyby w tej dyskusji polskiej wokół imigrantów skupia się bardzo taki węzeł, moim zdaniem, kompletnie nieracjonalnych przekonań, przez które się nie można przebić, na bardzo różnych poziomach. I ujawniają się w niej bardzo dziwaczne lęki i kompleksy też polskie. Nie potrafię tego. To jest inna rzecz, która mi się wydaje niesłychanie zagadkowa. Ja się nie spodziewałem aż tak dramatycznie negatywnej reakcji w Polsce wobec imigrantów. W Polsce w tym ich praktycznie nie ma. Tak? Ale nie chodziło o kryzys imigrantów, tylko bardziej mi chodziło o to, że Polacy wyjeżdżają, żeby... Oczywiście, ale tak jak mówiłem, nam się należy, tak? My możemy, my jesteśmy częścią Europy, my mamy święte prawo do tego, do wszystkich zasiłków, pracy i tak dalej, tak? Bo my jesteśmy stąd, a oni są obcy. To jest bardzo łatwo w ten sposób zracjonalizować. Mam takie pytanie, czy może prośbę w sprawie metodologicznej trochę, bo dużo Pan wspomniał o wskaźniku Giniego, w tym chyba raz albo dwa razy rozróżnieniu pomiędzy wskaźnikiem Giniego wszedł i popodatkowaniu. Ten wskaźnik, który Pan pokazywał na początku, czyli zróżnicowanie według krajów, gdzie Polska leżała na średnie mniej więcej blisko. To jest po opodatkowaniu. Tak, to jest po opodatkowaniu. W wskaźniku nierówności przed opodatkowaniem
Natomiast jesteśmy krajem o jednym z niższych nierówności, a jedne z wyższych nierówności przed opodatkowaniem mają kraje skandynawskie, które tę nierówność właśnie skutecznie opodatkowują, co nie jest robione w Polsce, bo w Polsce skala podatku, czy progresja podatku od wielu lat, a czy od optimum, czy w 95 roku regularnie spada. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kwestie metodologiczne, to jest problem przedanych podatkowych, to jest problem dużej szarej strefy w Polsce. To znaczy nie da się policzyć rozwarstwienia majątkowego na Warmii i Mazurach, gdzie 30-40% produkcji to jest szara strefa i szara strefa dotyczy tam głównie najuboższych, a podatki tam płacą ci, którzy zarabiają legalnie i zwykle zarabiają dużo więcej. Tak samo, jeszcze wracając do opodatkowania, to pan Skośnego wynik Giniego też był przed opodatkowaniem. Mhm. To trzeba pamiętać, że właśnie wskaźnik Giniego przed opodatkowaniem to jest właśnie bliżej 55 czy 61 setnych dla Szwecji, który dopiero później spada do około 27. I odnośnie tego, co pan mówił, czyli akceptacji dla nierówności dochodowych. Było też takie duże badanie przeprowadzone przez panią Natalię Letki i pana Brzezińskiego, które pokazuje, że od lat 90. akceptacja dla tych nierówności wyraźnie spada. No spada lekko, nadal jest dużo poniżej średniej europejskiej, ale jakby to się zaczyna zmieniać. I taka uwaga, czy da się coś zrobić z klasą średnią, która uważa, że nierówności są bardziej akceptowalne. Myślę, że właśnie między innymi dlatego się udaje, że tam było najwięcej tych przeskoków od najniższej warstwy społecznej do najwyższej. I tam też te przeskoki zależały od tego, że ktoś jeździł do Niemczech pracować i tak dalej. To jest zauważone. Zauważamy, że wśród imigrantów na przykład, którzy wjeżdżają do Anglii, częściej mówią, że oni są w Anglii, zarabiają więcej, ale częściej uważają, że zarabiają więcej w Anglii niż w Polsce, dlatego że są bardziej pracowici i utalentowani. Jakby myślę, że to wynikło głównie z tego, że oni się dorobili i jakby na to rady nie ma. Dobrze, nie mam nic do dodania. Oczywiście dane podatkowe, może jeden drobiazg, oczywiście dane podatkowe są niedoskonałe, tak? Nie obejmują szarej strefy, nie obejmują rolników, nie obejmują zasiłków, jest też, nie obejmują dochodów kapitałowych, które są wyprowadzane poprzez firmy tych absolutnie najbogatszych, tak, górnego 0,1%, które są gdzieś wprowadzane za granicę. Ale to jest grupa, która jest w ogóle najtrudniej dla wszystkich, w każdym kraju, we wszystkich badaniach najtrudniej uchwycić. Więc oczywiście tak, no pytanie, tak, że mamy ileś tych narzędzi i każde z nich ma swoje niedoskonałości. Czy tak naprawdę ten awans społeczny jest podyktowany czynnikami zewnętrznymi i to nie jest ich wina, że nie pracują, że nie zarabiają i że nie awansują. Ale moje pytanie jest takie, czy nie lepiej prowadzić ten dyskurs, to znaczy w kierunku dowartościowania ich obecnej pozycji społecznej, aniżeli uświadamiania im
przyczyn, na których nie mogą awansować. Znaczy, umówmy się, nie da się tak, stworzyć społeczeństwa, w którym wszyscy osiągną awans społeczny i wylądują w górnym centrum, bo definicji tego nie jesteśmy w stanie uczynić. Więc pytanie, czy nie lepiej kierować dyskurs społeczny w kierunku dowartościowania tych ludzi, którzy są bliższy z tej pozycji społecznej i tłumaczyć im na przykład, że owszem, wy nie osiągnęliście sukcesu z takiego jak, nie wiem, sąsiad czy kolega ze szkoły, ale wam nadal należy się godna praca, godna płaca za waszą pracę, wam nadal należy się jakieś zabezpieczenie socjalne i na przykład w postaci umowy o pracę. Czyli jakby nie kierować dyskursu w kierunku tego, że no nie awansowaliście, ale to nie jest wasza wina i generalnie to jest wina źle skonstruowanego społeczeństwa, tylko raczej kierować w tym dowartościowanie ich i uświadomienie im, że mają prawo walczyć o więcej w tym miejscu struktury społecznej, w którym się znajdują. Mhm. Oczywiście, to znaczy myślę, że to jest, że absolutnie należy tak robić. Pytanie jest tylko, na ile dla mnie bardzo ciekawe, na ile ci ludzie są podatni na to. I na ile jest tak, że to jest jedna z największych zagadek polskiego społeczeństwa dla mnie w ogóle po 1989 roku. To znaczy, że społeczeństwo, które miało i ma tak bogate tradycje protestu socjalnego, tak bogate tradycje strajkowe i ma cały repertuar tego. Te tradycje są one, bo to są jedna z tych rzeczy, które się nie zapomina. Tak jak ludzie wyciągają oporniki teraz na demonstracjach KOD-u, tak? No to jest, to może być śmieszne, ale to jest taki język protestu, który zostaje i on jest także język protestu społecznego, który jest w Polsce od dziesięciolecia, ile nie, od stulecia obecny, prawda? Nie, więc on gdzieś tak, gdzieś w tych pokładach społecznych się znajduje, ale z kolei wiadomo, że w Polsce po 1989 roku było bardzo mało strajków, a jest ich nadal, takie badania porównawcze robione przez, na Harvardzie, przez, zaraz sobie przypomnę, polskiego socjologa, tak, o właśnie. To były porównania, badania porównawcze Polska, Węgry, Korea Południowa i Tajwan, moim zdaniem, taki duży projekt międzynarodowy. I wynika, że polskie społeczeństwo było absolutnie najbardziej spokojne, w sensie najmniej skłonne do protestu. To jest fenomen, którego ja nie rozumiem. Można go oczywiście próbować wytłumaczyć, jeżeli ktoś lubi takie wyjaśnienia, przemocą symboliczną. To znaczy, że mówiono tym ludziom, że oni nie powinni protestować, bo dla mnie jakiegoś wyższego dobra, albo że to jest niesłuszny jest ten protest i tak dalej. Tak? Nie, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawdziwe wytłumaczenie, bo tego typu perswazja była zawsze obecna w elitach i ona wcześniej nie działała, a teraz nagle miałaby zadziałać. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że to jest strasznie skomplikowany mechanizm, który jest nie do końca zrozumiały dla mnie, a równocześnie pokazuje, że tutaj się jakiś mechanizm informacji zwrotnej, bo protest jest oczywiście informacją zwrotną dla rządzących, prawda? Jakiś mechanizm informacji zwrotnej się zepsuł, że rząd w Polsce nie działa. Można powiedzieć, że on został rozmontowany, jeżeli ktoś ma, że ktoś ma takie zdanie, ale wydaje mi się, że tam, że w tych społecznych, tej społecznej miksturze coś się w istotny sposób zmieniło, zablokowało być może. Nie, i myślę, że jakbym wiedział, jak to odblokować, to sam bym się tym zajął. Patrzcie Państwo, i co? I już może ostatnio. Bardzo szybko, mówiąc tym językiem, 12 lat w moich prawach pracowniczych w mieszkalnictwie, czyli postulaty z programu Razem, również rozmawiałem z osobami, które miały pewne znamiona przynależne się czas budowy, czy mówił o swoim zatrudnieniu, bardzo szybko się ten język tak jakby
jest przekonujący. Można nim się porozumieć i można przekonać. I ja problem widzę, owszem, wiedzę, ale nie wiedzę w rozumieniu dostępu do danych statystycznych, o czym właściwie tutaj powiedziałem, no, tylko dostępu do pewnego właśnie języka opisu tej sytuacji, który można znaleźć, no właśnie, gdzie można znaleźć? Można znaleźć w bardzo niszowych mediach, które są zupełnie niedostępne po prostu poznawczo dla większości polskiego społeczeństwa, ale są takie przykłady, na przykład Gazetka Związku Solidarności, którą sobie czasem nie zajmowane w Biurze Synagodowej, bo jest tam rozkładane. Tam ewidentnie, znaczy problem to się czyta, bo nas znika i tam się mówi tym językiem w sposób przystępny i więc problem jest to możliwe, tylko że w Polsce co 25 lat, do może ostatnich 2 lat pojawiły się felietony rektora Sorocińskiego i artykuły dłuższe artykuła rektora Leszczyńskiego, ale właściwie nie było dostępne to nigdzie, w żadnej telewizji, w żadnej w prasie, prawda? Powiedzmy, że takie spojrzenie na bardziej lewicowe, właściwie będę właśnie pytanie teraz do dziennikarza, rektora, który jest ciągle najważniejszy w Polsce gazet. No, być może takie szkolenie powinien redaktor przeprowadzić dla kolejnych dziennikarzy, niż tak, które jest inny, prawda? Bo to są osoby z tej klasy średniej, wyższej, które też często są zaawansowane w małych miastach, ale mają tak, to są osoby, które w sposób społeczeństwa najgłębiej z internalizowaną taką pedagogikę kulturowo-akademickiego i dorosłego, czy przez 25 lat, prawda? I właśnie, czy widzimy, ale reaktor może jakiś silny sposób, który ja nie zastrzegam, jak osiągnąć Tomasza Lisa, pana tam Romanowskiego i też żeby może ci ludzie po prostu nie w stanie zobaczyć tego, może taką pozytywację będzie wykonana. Znaczy, ja dodam od siebie, że w mojej rozmowie z Moniką Wielowiejską generalnie ona w ogóle nie miała na przykład pojęcia na temat tego, że w Polsce wrzuca się ludzi za to, że zakładają związki zawodowe w pracy. I kiedy zaczęłam jej wysyłać linki, mimo że to jest w prasie opisywane, zaczęłam jej podsyłać linki, no ona zaczęła wierzyć, że coś takiego jest. Więc jakby, może to jest słuszne, żeby faktycznie zorganizować coś takiego dla dziennikarzy. Na pewno im podeślemy nagranie. Okej. Okay. Kolega pracujący w tego Bejku jakiś czas temu powiedział mi, że kiedyś lepsza też Praszko chciał wyrzucić jakiegoś młodego dziennikarza, który mu dostarczył dane na temat pensji minimalnej w Polsce. Prawda? I ona to tam jest 2500 zł, czyli więcej tyle co jeden rękaw, prawda, agentury, to tak Praszko. I on po prostu do tego stopnia nie mógł wierzyć, że tak jest sam, prawda, w Polsce, że no, po prostu się po prostu dialogowy. Więc ja myślę, to jest też wiedza, ale właśnie wielki pewnie też. Dobrze, to ja bym powiem, jak jest moje. Moim zdaniem duża część tego problemu ma charakter pokoleniowy. Teraz wyjaśnię, co mam. One wydaje mi się, to jest dużo mniej mroczne niż może wydawać. Nie, moim zdaniem ona duża część tego problemu ma charakter pokoleniowy. Otóż większość ludzi, którzy mają teraz w tak zwanych mainstreamowych mediach role, funkcje odpowiedzialne, to są ludzie, którzy albo wychowywali się, albo dorastali w okresie schyłkowego komunizmu. I oni odebrali, ja ich bardzo wielu znam, bardzo Dominika na przykład, prawda, czy Wilka Gadomskiego, który akurat był liberałem z przekonania od lat 70. I to takim rzadkim przekonaniem człowieka, który nie zmienił zdania w jednej sprawie. Więc ta końcówka lat 80., mam wrażenie, ona została odebrana przez nich w sposób na takim poziomie bardzo podprogowym, jako taka bardzo brutalna pedagogika, pod tytułem mówiła im, państwo nie działa. To jest wszystko, co jest państwowe, jest gorsze, bardziej brudne, bardziej zapadnięte, bardziej zniszczone, niefunkcjonalne, niedziałające i tak dalej. To, co jest prywatne, działa, to, co jest państwowe, nie działa. I teraz nie chciałbym, żebyśmy, bo ja się z tym nie zgadzam, wszyscy wiemy, że to jest nieprawda, że to jest bardzo skomplikowane,
ale mam wrażenie, że oni mają to, i to jest kwestia biograficzna, że oni mają niesłychanie głęboko zinternalizowane jest też w tym taki moment, powiedziałbym, to jest teoria, którą na pewno znacie, bo ona się pojawiał David Osta na przykład, która mówi, że tak naprawdę odpowiedzialnym za kształt polskiego kapitalizmu po roku 1989 jest generał Jaruzelski, który w czasie stanu wojennego zniszczył sojusz pomiędzy robotnikami i inteligencją, rozbił Solidarność, tak mniej więcej ta opowieść idzie, tak? Znaczy stan wojenny i ten wielki sojusz inteligencji z klasą robotniczą został bardzo brutalnie rozbity, społeczeństwo zostało zatomizowane i dostało niesłychanie ostrą lekcję, że teraz każdy sobie, tak? Każdy dla siebie, sobie jest sam za siebie odpowiedzialny. I to była taka brutalna tresura, która przygotowała z darwinizmu społecznego, która przygotowała lata 90. I w perspektywie też Polskę dzisiejszą. Więc myślę, że to jest element też tej biografii. Także oni to wszystko przeżyli, to jest ich doświadczenie formacyjne, to znaczy doświadczenie gnijącego PRL-u, w którym wszystko było państwowe i mało co działało, doświadczenie właśnie tego brutalnego zerwania Solidarności. To są takie dwa momenty historyczne, które tutaj mają znaczenie. I nie sądzę, aby to się dało zmienić w sposób dyskursywny. Nie sądzę, aby się dało przekonać, że jest inaczej. Myślę, że to jest w ogóle nie jest przypadkowe, że jak patrzę na moich młodszych kolegów w gazecie, oni mają zupełnie inne, poglądy. I być może to wynika po pierwsze z tego, że oni tamtej przeszłości nie pamiętają, ponieważ nigdy jej nie doświadczyli, a po drugie z tego, że ich doświadczenie niesprawiedliwości społecznej nie jest doświadczeniem komunizmu, tylko jest doświadczeniem kapitalizmu. I to jest absolutnie fundamentalna różnica. I do nich język, którym się mówi o umowach śmieciowych, o prawach pracowniczych, o związkach zawodowych, trafia zdecydowanie, a do tego starszego pokolenia w sposób bardzo, bardzo mozolny. Tak? I jak pewnie wiecie, ludzie mają bardzo zaawansowane możliwości filtrowania informacji, które nie pasują do ich światopoglądu. No? I to jest tak, że oczywiście te informacje o tym, że ludzie są wyrzucani z pracy są, ale tak głęboko dziennikarz w takich poglądach jak Dominika po prostu nigdy ich nie będzie szukał, bo po co właściwie? Znaczy to nie... Ludzie bardzo rzadko szukają informacji, które kwestionują ich obraz tego, jak świat funkcjonuje. Więc to jest trochę tak jak z Mojżeszem prowadzącym Żydów, prawda? Pewne pokolenie musi odejść. No, tak mi się wydaje. Nie proponuję żadnych lustracji ani czystek. Nie. Myślę raczej o procesie naturalnym. Wątpię, czy nie będą się jej słuchać. Ale myślę na przykład, jeszcze jedną rzecz wam powiem, że ostatnią już, że dla bardzo wielu z nich kryzys po roku 2009 był absolutnie czymś, co zostało zauważone, zauważyli to sami, zresztą odczuli, ponieważ media przeżyły bardzo głębokie załamanie. I w momencie, kiedy nagle się okazało, że ludzie wokół nich tracą pracę i że ta cała brutalność kapitalizmu dotyka ich osobiście, no to przyniosło bardzo dużą zmianę. Drugą zmianę przyniosło to, że dzieci ich zaczęły wchodzić na rynek pracy. I wtedy to młodsze pokolenie, to jest coś, co ja mówię z doświadczenia, to jest to, co ja obserwuję. Wtedy okazało się, że jeżeli dziecko po studiach idzie i nie może znaleźć roboty, albo ląduje na śmieciówce, no to powoduje jednak taką, to zmusza do refleksji, tak? Więc wydaje mi się, że także pod tym względem to te emocje i poglądy uległy bardzo dużemu przesunięciu. W dobrą stronę z mojego punktu widzenia, czy bardziej realistyczną, większego realizmu. Tak? Tak. Ruchów lewicowych, tak, cała ta tradycja walk, strajków, tego. I też to nie jest tak, że
grafikach, które posiadają, to się jakoś przekonać do tego, że się podzieli, tak? No zwykle się brały jednostki strachu z tych klas posiadających, nie powiem, są ludzie. Jeżeli chodzi o RFL, to system, który zbudowany na pokolenie, był po prostu, że strasznie się obawiają, że powrót niepodzielności znowu przywróci nadzór do władzy wyborczej. I to samo dostrzegło się Francja czy Włochy, to tam był ogromny strach przed ruchem komunistycznym i tym, że po prostu, jeżeli nie będzie robiło reform społecznych, to bardzo przejmą komuniści. Jakby cały strach na Zachodzie i wiele posypowych reform miało też swoją bazę związaną ze strachem przed blokiem wschodnim. I teraz moje ciekawe pytanie jest takie, co zrobić w tym momencie, w którym tego bloku wschodniego już nie ma. Już 25 lat, gdzie po prostu, że kapitalizm nie cofa się przed niczym, to cały czas cofa wszystkie zdobycze społeczne, wszystkie osoby socjalne, które były wywalczone, on je cofa i zwiększa tylko swoją akumulację. No, nie ma dobrej odpowiedzi na to, poza tym, że trzeba budować własne instytucje. To sam pan w zasadzie odpowiedział sobie na to pytanie. No to, co tam zostało zrobione, zostało wywalczone. I teraz można się zastanawiać, ok, kiedyś być może walczono na ulicach i na barykadach, a ja jestem absolutnym przeciwnikiem przemocy, więc uważam, że to nie jest bardzo dobry pomysł, ale kiedyś walczono także w parlamentach i w prasie. I na forum opinii publicznej. I to jest to, co trzeba robić. Jest bardzo, mam wrażenie jednak, podejrzewam, że się zgodzimy, że jest niesłychanie dużo do odwojowania w Polsce, no, pod tego punktu widzenia. Dobra, to chyba chciałabym już oficjalnie zakończyć to spotkanie. Jeszcze będziemy sobie gdzieś tutaj się kręcić przez chwilę, więc jakby co, to zawsze można zadać pytanie albo coś doprecyzować. Chciałabym, żebyśmy podziękowali naszemu gościowi za to, że... Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło. Pięknie się różnimy. Nie wiem, że się różnimy. Chciałam jeszcze ogłoszenie, to znaczy za tydzień, dokładnie o tej samej porze w tej sali, ruszamy z cyklem Polityka Międzynarodowa i zaczynamy z Państwem Islamskim. Czyli wyjaśnienie tego, co się, a przynajmniej próba wyjaśnienia tego, co się stało, że państwo islamskie powstało, jak w tej chwili państwo islamskie funkcjonuje. Za 2 tygodnie Rafał Woś i 3 nuty Polskiej Szkoły Ekonomii.